Dzień dobry. W tym filmie wyjaśnię, dlaczego należy zaprzestać prób nastawienia, naprawienia tego przodopochylenia miednicy. I aby lepiej zrozumieć, czy badania i argumenty, które zamierzam przedstawić, podważają długo utrzymywane przekonania na temat przedniego pochylenia miednicy, ważne jest, abym najpierw zaczął od tego i zdefiniował, krótko opisując, anatomię. Z przodu miednicy znajdują się takie dwa kostne punkty orientacyjne, znane jako kolec biodrowy przedni górny lub w skrócie możecie to znaleźć jako ascis. I podobnie z tyłu miednicy również znajdują się takie dwa punkty kostne orientacyjne, tak zwany kolec biodrowy tylny górny, czyli możemy to znaleźć jako psis. I pochylenie miednicy jest często przedstawiane jako kąt utworzony przez taką wyimaginowaną linię narysowaną od jednego kolca do drugiego kolca. Dlatego też podczas oceny statycznej tego, jak stoimy, zwykle opisujemy trzy pozycje dla ustawienia miednicy. Pierwszym z nich jest to takie normalne ustawienie miednicy, czyli przodopochylenie około 12-20 stopni, co jest uważane za normą. Więcej niż 20 stopni to już jest za duże przodopochylenie miednicy, a mniej niż 12 to za małe lub nawet idziemy w tyłopochylenie. Więc przodopochylenie miednicy jest typową pozycją stojącą dla większości ludzi i jest związane z naszą normalną lordozą lędźwiową. Więc pochylenie miednicy można opisać również jako przede wszystkim ruch, bo miednica również pracuje do przodopochylenia i tyłopochylenia. Dlaczego się uważa, że przodopochylenie miednicy jest takie problematyczne w świecie treningu czy też fizjoterapii? Najczęściej wymienianym powodem, który widzę gdzieś w portalach społecznościowych, na YouTubie, na różnych szkoleniach, jak i również studiach, jest opisywany sposób zespołu skrzyżowania dolnego, który był teorią zaprojektowaną przez lekarza i badacza, czyli Władimira Jandę w 1979 roku. Więc według Jandy przodopochylenie miednicy jest wynikiem braku równowagi mięśniowej, a konsekwencją braku równowagi mięśniowej może być ból w dolnej części pleców, dysfunkcja jakaś ruchowa, czy też inne problemy. Władimir Jandę jako pierwszy rozpoznał zespół skrzyżowania dolnego i górnego. Jednak niewiele badań potwierdziło specyficzny wzorzec nierównowagi mięśniowej i nieprawidłowości postawy związane z tym powszechnym zespołem nierównowagi mięśniowej. Więc od 1979 roku przeprowadzono ponad 40 lat badań i pozwól, że podzielę się pięcioma powodami, dla których nie musisz się martwić, nie musisz naprawiać przodopochylenia miednicy. Przejdźmy do ulubionych mitów, które są powielane na studiach, na szkoleniach, popularnych szkółkach trenerskich itd. Mnie uczyli na studiach z fizjoterapii, na zajęciach i pewnie wielu z Was też, że za duże przodopochylenie miednicy ma znaczący wpływ na powiększenie lordozy, a to będzie wpływało na dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego, czy też jakby sam sobie low back pain itd. itd. Proces tłumaczenia na studiach i kursach jest według mnie bardzo mętny i wymaga wielu wyjaśnień, dopowiedzeń, których nigdy nie ma. Chciałem poczynić starania, by obalić popularny mit, który dotyczy odchyleń od takowej postawy. I jedno badanie przeprowadzone przez Harringtona w 2011 roku wykazało, że 85% mężczyzn i 75% kobiet ma za duże przodopochylenie miednicy. Czyli z tego badania możemy wykluć wniosek, że około 80% populacji ma więcej niż te standardowe 12-20 stopni przodopochylenia miednicy. A co więcej, znalazłem kilka badań, z których wynika prosty wniosek. Pomimo dostępności wielu przeglądów nie ma zgody co do przyczynowości pomiędzy postawą a dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego. Czyli przodopochylenie miednicy nie jest związane z bólem Twoich pleców. Nieraz Wam wmawiano na studiach, na kursach, że przecież pośladki brzuch jest słaby, czwórki i prostowniki grzbietu oraz biodrowo-lędźwiowy jest za silny i skrócony. Jednak przegląd systematyczny przeprowadzony przez Larda w 2014 roku wykazał, że w porównaniu do osób bez bólu pleców, osoby z bólem pleców nie wykazują różnic w kącie lordozy i kącie przodopochylenia miednicy w pozycji stojącej.
W rzeczywistości przegląd systematyczny, również przeprowadzony przez Chana w 2017 roku, wykazał, że ogólnie rzecz biorąc, pacjenci z bólem krzyża mieli mniejsze kąty lędźwiowe niż osoby zdrowe. Czyli można powiedzieć, że osoby z mniejszą lordozą i z mniejszym pochyleniem miennicy są bardziej narażone na kontuzje i dolegliwości bólowe niż te, które mają przodopochylenie miennicy za duże. Więc w badaniu Franklina i Conera z 1998 roku stwierdzono, co następuje. Badanie to sugeruje, że od pierwszego do trzeciego trymestru ciąży zwiększa się lordoza lędźwiowa, zmienia się pozycja głowy, kąt lędźwiowy i pochylenie miennicy. Jednak wielkość i zmiany tych zmiennych postawy nie są związane w żadnym stopniu z bólem pleców. I żadna z tych informacji przecież nie jest nowością. Badanie przeprowadzone również przez Dicka w 1985 roku obserwowało kobiety przez 25 lat i w celu określenia związku między zmianami postawy a bólem szyi i pleców okazało się, że kobiety ze zwiększonym stopniem kifozy, lordozy lub pochylenia miennicy nie narażone są na zwiększone ryzyko wystąpienia bólu kręgosłupa w późniejszym nawet okresie. I chciałem od razu powiedzieć, że przodopochylenie miennicy nie jest związane ze słabymi mięśniami brzucha. Walker w 1987 roku nie stwierdził korelacji między funkcją mięśni brzucha, pochyleniem miennicy i lordozą lędźwiową. Następnie stwierdzili, że pacjenci często uczą się ćwiczeń, które mają na celu wzmacnianie mięśni brzucha, jako zmiana albo jako sposób na zmianę postawy stojącej. Teoretyczne podstawy, na których opiera się ta praktyka, nie są związane z żadnymi danymi i nie ma widocznego związku między funkcją Twoich mięśni brzucha, a pozycją stojącą, pochyleniem miednicy, funkcją mięśni brzucha, lordozą lędźwiową oraz lordozą lędźwiową, a pochyleniem miednicy. Czyli nic tu nie jest spójnego. Czyli wzmacnianie mięśni brzucha nie zmienia ustawienia miednicy i lordozy lędźwiowej. Co więcej, Judas w 2000 roku stwierdził, że u pacjentów z przewlekłym bólem krzyża wielkość lordozy lędźwiowej i pochylenia miennicy w pozycji stojącej nie jest związana z siłą mięśni brzucha, więc jak ktoś daje Wam planka w celu wzmocnienia brzucha i to wpłynie na zmniejszenie lordozy lędźwiowej, postawy jakby i tak dalej, to postawę to trochę tak jakbyśmy myśleli, że my będziemy jeździli na świni, a chcemy jeździć na rumaku. No to nie będzie działało, więc niestety, ale wykonywanie planka jest kompletnie bez sensu w celu ustawienia miednicy albo skorelowania lordozy lędźwiowej. Przodopochylenie miennicy nie jest również związane z Twoimi słabymi pośladkami. Jak donoszą z 2015 roku Miles i Herrera w 2021. Czyli przodopochylenie miednicy również nie jest związane z za bardzo napiętymi zginaczami bioder, czy to statycznie, czy dynamicznie. Wiem, że nawet jedna książka wyszła na ten temat o samym mięśniu biodrowo-lędźwiowym, jak został przywołany do tablicy. Jednak wiemy, już to zostało udowodnione przez Haino w 90 roku oraz przez Shokeya w 2000. Co więcej, również przeprowadzone badania w 2021 wykazały, że to, ile siedzisz dziennie, czy jaką masz pozycję siedzącą w ciągu dnia, nie jest to związane z postawą miednicy i odcinka lędźwiowego. I to ma logiczny sens. Ja sam dużo pracuję przy komputerze i nie zauważyłem, że jak piszę na laptopie ze zgiętymi jakby godzinami stawami biodrowymi i łokciowymi, to z tygodnia na tydzień wstaję i przykurczu w stawie biodrowym ani łokciowym nie ma. Jakoś magicznie biceps mi się nie skraca, a później nie chodzę, nie wiem, jak triceratops czy nie wiadomo co. Po prostu to nie ma sensu logicznego. Czy to oznacza, że przodopochylenie miennicy nigdy nie ma znaczenia? Nie. Ale nie musimy go oczerniać, demonizować, mówić, że to przodopochylenie miennicy jest największą zgrozą tego świata, ponieważ nie różni się niczym innym od normalnych ruchów i normalnej pozycji. Więc jeśli istnieją konkretne przypadki, w których modyfikacja stopnia, częstotliwości lub czasu spędzonego w określonej pozycji miednicy zmniejsza objawy lub pomaga w wykonaniu zadania, to jestem za tym. Ale chciałbym zaznaczyć, że gdy idziecie do trenera, do fizjoterapeuty czy lekarza, a on powie, że przyczyną dolegliwości bólowych waszego kręgosłupa jest to, iż macie za duże przodopochylenie miennicy i to jest jego diagnoza, to idźcie do innego specjalisty. Przodopochylenie miennicy jest normalne,
a statyczna pozycja stojąca nie odzwierciedla przeciętnej pozycji kręgosłupa i miednicy w ciągu dnia. Na przykładzie badania przeprowadzonego w 2016 roku wykazało, że lordoza lędźwiowa nie jest stałą, jednak jest zmienną, a raczej bardzo ona jest zmienna w ciągu dnia i średnio jest znacznie mniejsza niż w pozycji stojącej. Co można zrobić, jeżeli chcesz zmienić tą pozycję, tą postawę ze względów czy to estetycznych, czy nie podoba Ci się przykładowo wygląd swojej miednicy? Jeśli jesteś zainteresowany zmianą swojego wyglądu, to całkowicie to zależy od Ciebie. I myślę jednak, że należy wziąć pod uwagę chyba takie dwie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, wiele twórców produkuje na potęgę programy, szkolenia, webinary, e-booki i inne pierdoły mające na celu naprawienie przodopochylenia miednicy, ponieważ to się sprzedaje. Jeśli spojrzysz na popularne kanały, szkółki fitnessowe, treningowe, kanały jakieś rehabilitacyjne, fitness, to ich najczęściej oglądane filmy są związane z naprawą przodopochylenia miednicy, podsycaniem Twojej niepewności i żerowaniem właśnie na owej niepewności. Napędzają to, ponieważ napędzają się kliknięcia, jak się wyświetlenia oczywiście też nakręcają, to im co się wyświetla i nakręca? Sprzedaż, czyli opierdzielają Ci produkt. Po drugie, zawsze fajnie jest wrzucić zdjęcia, zobacz jak było przed i zobacz jak było po ćwiczeniach. Najczęściej jest to ściema. Wiem, co powiesz, ale Ci pewnie ćwiczenia pomogły. Myślę, że to jest niesamowite, ale to nie znaczy, że możemy stwierdzić, że z tego powodu, z powodu przodopochylenia miednicy lub dlatego, że naprawiły one ustawienie miednicy, to ćwiczenia mogą urozmaicać codzienną rutynę, przyczyniając się do mniej siedzącego trybu życia, ponieważ spełniają Twoje oczekiwania i przekonania. Istnieje też wiele innych możliwych powodów, ale niezależnie od powodu, kontynuuj ćwiczenia, jeśli Ci pomagają. Po prostu nie chcę, abyś stresował się czymś, co jest po prostu normalne. Wiem, że niektóre osoby mogą twierdzić, że to nadmierne przodopochylenie miednicy ma znaczenie, ale istnieje ogromna zmienność kształtu miednicy u ludzi, a zwykłe pomiary lub szacunki tego, ile mamy nachylenia miednicy, nie są wiarygodne. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek aspektami tego filmu, oczywiście podziel się swoimi przemyśleniami. Moim głównym celem tego materiału jest sprawienie, żebyś poczuła się pewniej i żebym Ci pomógł zrozumieć, jak odporny i elastyczny jesteś, jak i również ile masz potencjału siłowego, więc nie przejmuj się takimi pierdołami. Dziękuję bardzo za to, że mnie obserwujesz. Jeśli podobał Ci się ten film, kliknij przycisk lubię, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i zostaw pytania lub komentarz poniżej. Ściskam, Sherlock.